Cześć wszystkim. Witam w piątek, piąteczek, piątunio na kolejnym streamie z gry The Hunter Call of the Wild i kolejnym z serii Misji od A do Z. A pewnie będziemy zbliżać się do końca tajgi, ponieważ, i to jest dobra wiadomość, tutaj na tajdze zostało do zrobienia już tylko 9 misji. Ale niestety jest też i zła wiadomość, ponieważ misje, na której żeśmy posiedzieli trochę podczas wczorajszego streamu pod koniec, czyli poszukiwanie... Siemasz, Age. Czyli poszukiwanie Renifera do 90 kg. No może być lekki kłopot z tą misją, ponieważ pozwoliłem sobie zajrzeć do skanera i okazało, że na prawie 400 reniferów tutaj na tajdze jest tylko 5 sztuk poniżej 90 kg, więc tak trochę zapowiada się to na poszukiwanie igły w stogu siana. W związku z tym, ponieważ no bo cały czas mamy ten cel, który w którym chodzi o to, żeby sprawdzić, ile zwierząt będzie potrzeba na to, żeby wbić 60 level, no to odstrzeliwanie masowe reniferów trochę nam to sprawdzanie zakłóci. W związku z tym po prostu zrobimy w ten sposób, że tę misję, której chodzi o strzelenie renifera do 90 kg, sobie zostawimy na później, plus wszystkie te misje, które po tej misji się odblokowują. Natomiast skoncentrujemy się na tej misji dzisiaj, plus ewentualnie tych, które się odblokowują po zrobieniu tej misji. Jeżeli skończą się misje odblokowywane po tej misji, no to będziemy się przesiadać na sawannę powoli. Zatem, nie przedłużając, lecimy po dziki. Na szczęście misja jest prosta, jeszcze zaraz, tak, po prostu nie to. Dwa dziki z ponad 100 metrów. Jak tylko będą na wodopojach, to nie powinno być kłopotu. Zatem lecimy. Jak tam, kto dzisiaj mecz otwarcia wygra? Mamy lornetkę Gen Zero przy sobie w ogóle? Mamy. Bo przydałaby się. Ej, są i dziki. Siemasz, Cieju. Tylko to stado, żeby tylko nie zeszło. Tak jak wczoraj. Wolne dwa dziki ze 100 metrów i misja z głowy. No, zobaczymy. Teoretycznie niby Włosi, niby bez zaskoczeń. Same maleństwa tutaj. Spokojnie, spokojnie, ladies and gentlemen. Nie chciałem tak blisko. Dobra, wracajcie do picia. Dobra, już piją. Jeszcze ty zacznij pić z powrotem. Co to za górka tam jest? Gdzie one tam wlazły? Ta też musiała tam wejść. Dobra, ale ta świnia jest w miarę odsłonięta. Okej. Strzelimy jedną tak, a drugą gdzieś tam po drodze, jak będą uciekały.
Ta już leży. Co one za górką się schowały? Cwaniury. Chyba kręgosłup. A tak na marginesie, to dobrze pamiętam, że z Turcją grają? Siemasz, Rebus. Dobrze pamiętam. No to tak, czytałem dzisiaj na Twitterze, że paru takich dziennikarzy sportowych wręcz w Turcji upatruje czarnego konia. Nie wiem, nie śledzę tureckiej piłki reprezentacji. Nawet nie, nawet elegancko strzelam. Myślałem, że poszło na kręgosłup, ale strzelona elegancko. No. Jakąś misję dalej jeszcze mamy. A polega ona... Ultimate Memento. O rany, to jest ostatnia misja. Kompletnie. Między 6 a 7. Gdzie to jest? Serio? Bezpodno je... Platon Northern Lookout Tower, to jest to. Nie, to jest Western. Northern jest tutaj. Tak. A, i blisko jest domku. No, zobaczymy. Ja jakoś tak specjalnie nie przypominam sobie jakichś wielkich gwiazd w reprezentacji Włoch z ostatnich lat. To, co graliśmy w ostatnich latach z Włochami, to szału nie było z ich strony. Rany, co tutaj za jakieś chrupanie jest straszne? Nagle mi spadły klatki dramatycznie. Pomiędzy 6 a 7 ma być, tak? Czyli... O! I się odetkało. Ale no, z drugiej strony tureckiej piłki nożnej reprezentacyjnej, tak jak mówię, no tym bardziej nie śledzę. Tu, jeżeli dobrze pamiętam, trzeba zasuwać tak w ogóle, to chyba jednak nakładzie. To zdaje się, że będzie ostatnia misja, jaką robimy na Tajdze. Ponieważ... Właśnie ta misja jest... na samym końcu listy wszystkich misji pobocznych. Zakładam, że to jest już taka pożegnalna z Tajgą misja. Nie, to... No bo trzeba ściszyć efekty specjalne, bo oszalejemy od silnika kłada. Trzeba naokoło jechać. Od zupełnie drugiej strony jest podjazd do tej wieży. Już żeśmy się chyba wybierali na te wieże i... Tylko, że z buta.
nie wiem, ze 4 albo 5 niedźwiedzi po drodze nas odprowadzało. Czerwonego kłada, jak mogę nie brać? Wiesz co, przyzwyczaiłem się do tego koloru zielonego. Zazwyczaj się w lesie jeździ, więc zielony, żeby wtopić się w teren. Zupełnie jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, biorąc pod uwagę, że kład z 500 metrów wszystko płoszy. Szybszy czerwony? Serio? Gdzie droga? A! Żeśmy dojechali do tego skrzyżowania. No tak. Gdzieś jeszcze się da wejść. Zdjęcie między 6 a 7, a mamy równo 6. No to zrobimy piękny wschód słońca. Siemasz, Markus. A nie, mamy jeszcze misję. Uf. Odblokowało. No to dobrze. To jeszcze się nie przenosimy w takim układzie na tajgę. Co tu mamy? O! Ryśka z łuku. To musimy się rozejrzeć po jeziorach. Tutaj ryś. No. Tutaj dziki. Renie, piżmowiec, a tutaj niedźwiedź, niedźwiedź. No dobra, tutaj mamy ryśki na pewno od 19 do 23. Dobra, przeniesiemy się do namiotu i w namiocie sobie zmienimy godzinę. Pytasz się, Cieju, o to opóźnienie w... jeśli chodzi o... Poczekajcie chwilę. Coś mi się tutaj nie zgadza. Wait a minute. A, okej, dobra. Pytasz się o to, dlaczego z takim opóźnieniem odpowiadam na komentarze na czacie. Ponieważ... rany, nie to chciałem. Nie to chciałem. L chciałem nacisnąć. O. Ponieważ stream leci w multistreamie na trzech platformach, mieliśmy zmienić czas. I o ile jeszcze w przypadku Twitcha to działa jakoś tak sprawnie, to YouTube strasznie spowalnia przesyłanie informacji o czacie do tej platformy multistreamowej. A mi się, żeby nie musieć odpalać trzech okien z czatami z YouTube'a, z Twitcha i z Facebooka, to mam wszystkie trzy czaty w jednym oknie z tej platformy multistreamowej. No i niestety właśnie z YouTube'a, no YouTube tak działa, no, że tak późno, z takim opóźnieniem mi się pojawia
komentarz na czacie, na YouTubie, w tym streamie, znaczy w tym multistreamie. O. Dobra. Na razie to jeszcze nie będziemy tutaj lecieć, bo mamy mega blisko. A poszukajmy, gdzie jeszcze są ryśki. Tutaj jest rysiek. Też nie jest daleko. Ryśki jakoś tak za szybko nie pojawiają się przy swoich wodopojach. Dobrze byłoby wybrać sobie jakiś taki wodopój do sprawdzenia, gdzie trzeba trochę przelecieć. Tutaj jest piżmowiec, niedźwiedź, piżmowiec. Serio? Gdzie moje ryśki? Tu jest ryś, tu jest ryś. Tu jest ryś, a tutaj nad tym jeziorem renia, renia, renia. Dobra, to polecimy sobie tutaj z tego domku. Także, no niestety. Tak działa YouTube i dużo się nie zrobi w tej kwestii. Po co ja tu lecę? Ja potrzebuję kuszę. Musimy się przezbroić. Zdejmiemy to. Znowu musimy Rangera zdjąć, żeby zrobić miejsce na kuszę. I bełty. 420. I celownik. Tutaj. Nie to. Dobra, jesteśmy gotowi. Dobra, to teraz sobie jeszcze z powrotem dźwięki efektów specjalnych podgłośnie, bo jak już nie jeździmy na kładzie, to lepiej coś słyszeć. Jakieś kroki zwierząt, odgłosy i tak dalej. Także generalnie można bardziej patrzeć na to, jak na czas, w którym się wyświetla zapisany komentarz na YouTubie, na czacie, na ekranie. Bo w tym momencie, jak się pokazuje na ekranie, to i pokazuje mi się w oknie czatu, tego multistreamu. I wtedy jestem w stanie zareagować. Potrzebujemy jeszcze lornetkę zmienić. Nie, nie potrzebujemy, mamy lornetkę. Tylko lecieć. Siema, łuki. Natomiast prędzej czy później, jeszcze wracając do tego multistreamu, prędzej czy później będziemy odchodzić od tego multistreamu. I nie wiem, na przykład rozbijemy te streamy w ten sposób, że na przykład będzie jak środa, piątek będzie na YouTubie, a wtorek i czwartek na Twitchu. Ale to na pewno nie wcześniej niż zakończymy serię misji od A do Z. Bo założenie jest takie, żeby wszystkie streamy z tej serii zostały na YouTubie. Żeby można było w każdej chwili do nich wrócić i sobie coś tam obejrzeć. Natomiast
gdybyśmy przeskoczyli teraz na takie jednoplatformowe streamy na przemian YouTube z Twitchem, to te streamy, które by się odbywały na Twitchu, one po, nie wiem, tam chyba po 10 dniach czy po 14 dniach ze serwerów Twitcha znikają. Zagadałem się o głupotach, a już jesteśmy nad jeziorem. Natomiast nic nie pyskowało po drodze. Niewykluczone, że tego ryśka jeszcze nie ma. Tutaj. No, znaczy nawet jak jest, to już go nie ma w tej chwili. Tylko najwyżej podkradniemy się i zobaczymy, czy zostawił jakieś tropy. I ewentualnie, jeśli tak, to poczekamy chwilkę, zobaczymy, może wróci. Ciebie nie szukamy. Kompletne mleko. Kompletne. Duże jeziorko, to wychylimy się z tych trzcin, zobaczymy na środku, czy na lodzie jakieś tropy są, jakieś tropy są. No. Chcą się pokazać, ale to nie wygląda na rysia. No może. To jest pewnie ten piżmowiec. Który mi tutaj gdzieś z prawej strony drepcze. Tak, to jest piżmowiec. Dobra, no to w takim układzie przybiegliśmy się na darmo. Zatem lecimy tutaj. Mam nadzieję, że ten już w międzyczasie przyszedł. Już któryś raz z tego namiotu wychodzimy i widać tuż przy samym namiocie legowisko piżmowca, które za każdym razem oznaczamy, odkrywamy, a mimo to za każdym razem jest nieodkryte. Dobra, tutaj jest ekstra wiatr, więc jeśli tylko żaden rysiek tutaj po tej stronie jeziora się nie usadowił, to się spokojnie wygramolimy na lód i powyciągamy cokolwiek tu przyszło do wodopoju przy pomocy wabika.
Czyli dwie misje zrobiliśmy, to jeszcze tylko 7 zostało na tajdze. Nic nie widać. Ale u ryśków to norma. Siedzą w tych trzcinach i wydaje im się, że są bezpieczne. Powoli. Teraz przez trzciny będziemy szli, to zawsze trochę większy hałas. I oby tu był. Jeszcze do tego lodu. Zaraz na Kamczatkę się doczołgamy. Kończą się nareszcie. Na marginesie nic tu na brzegu nie widać. Widać. Pewnie siedzą w trzcinach standardowo. Siemasz, Nikodem. Czy to już można stąd je wołać? Czekamy na przyjęcie zaproszenia. Spoko, pewnie coś tu siedzi w tych trzcinach. Jak nie, to jest jeszcze sporo jezior do tego, żeby je wykiwać. Niestety, strasznie czasochłonne, bo one się wybitnie nie spieszą. Tak na marginesie, jak już odpaliłem skaner dzisiaj, około 1300 zwierząt mam na tajdze.
To tak. Co najmniej dwa razy mniej niż na innych rezerwatach. O, tam daleko jest trochę do tego końca jeziora. Tam na końcu mogą nie słyszeć. I zacząłem się od razu zastanawiać, co by tu można było dodać, żeby jakoś ożywić tę tajgę, jaki gatunek. I słuchajcie, tak naprawdę nie ma co. Tak sobie pooglądałem, jakie zwierzęta w tajdze występują. To oprócz tego, co już jest w grze. To pozostają tylko drapieżniki. Lisy, wilki i tygrysy syberyjskie. Tygrysa syberyjskiego na pewno nie będzie w Call of the Wild. Tak samo jak nie będzie słonia czy nosorożca. A wilka i lisa też pewnie nie dadzą, no bo to już byłby trzeci drapieżnik. Nie masz, śmigło. Tu nic nie wyłazi. Tu też nic nie widać. Ale predator to był gdzieś tam w Ameryce Środkowej, w dżungli. Jakie zwierzęta będą nam w Meksyku? Nie pamiętam, czy nie wiem, czy dam radę wszystkie wymienić. I nie znam wszystkich polskich nazw gatunkowych. Jesteś, kolego. Teraz, moment. Daleko? 20 metrów. Wiem, że siedzą w krzakach skurczybyki. No, niech się kowa to odblokowane osiągnięcie. No, dziękuję. Czy jakaś kolejna misja się od... O, jest jeszcze kolejna misja. Tak. Teraz wracając do tych zwierząt w Meksyku. Będzie zając, który się nazywa po angielsku antelope. Jack Rabbit. Fajny taki wyścigowy, szczupły, długie uszy. To jest raz. Będą bażanty, będą indyki Rio Grande. Będzie ryś, będzie kojot, będzie whitetail, blacktail. Nie whitetail, blacktail, tylko whitetail i mule deer, czyli mulaki białoogonowy i czarnoogonowy. Będzie co jeszcze? Będzie javelina, czyli pekari takie małe. I został jeden gatunek, którego nie mogę sobie przypomnieć. Nie mogę sobie przypomnieć. Jeszcze jeden gatunek oprócz tego, co wymieniłem. Co tu mamy jeszcze do zrobienia? O rany. Nie mogły być obie te misje odblokowane. Za jednym zamachem mi się zrobiło. Trzeba szukać kolejnego jeziora z ryśkiem. Coś mi tutaj drepcze. Przynajmniej taki dźwięk się rozległ. Ale nie, no. Tutaj nic nie ma, bo mnie zobaczyła, jak stoję wyprostowany. Gdzie jeszcze ryśki są? Zatem tutaj coś może jest? Jest.
Masz syberyjskiego? Fajne syberyjskie. Fajne takie. Jedna z tych ras, które lubię bardzo, bo wyglądają jak takie dzikie koty. Sam miałem Maine Coona. A jeszcze trzecia rasa z tej grupy to norweski leśny. Nie masz, Artur? Z 40 miało być? Z 40. Pomad sobie wygramolimy się na sam środek jeziora, żeby do każdego brzegu było równo. Wiatr jest, o dziwo, tutaj też nie najgorszy. Coś? Jest tam rysiek, dobra. Przyjdzie. Czyli tutaj ryśka mamy i ta misja nie powinna sprawić żadnego kłopotu. Daleko on był? Weźcie go teraz, wypatrzcie, jak tak już się... O, akurat tutaj stoi przed tym drzewkiem, więc da się, ale 5 metrów dalej by stał i już nie ma szans, żeby go zobaczyć. Dlatego, tak jak mówię, no to jeżeli chodzi o polowanie na rysie, to jest jedyny sposób, to jest wygramolić się na środek, położyć i wabić, wyciągać je z tych chaszczy. Tylko to trzeba sobie 12 godzin, albo nawet więcej, zarezerwować, żeby oblecieć wszystkie jeziora. Jeżeli w misji jest warunek, że trzeba strzelić zwierzę z co najmniej 100 metrów, a strzelisz z mniejszej odległości, no to misja niezaliczona. I co tak stoisz, lebiego? Idzie. Idzie na stojąco. Oto widać na załączonym obrazku, jakie to są. Gamonie. Przeciągnie się. Stawia kroczek za kroczkiem. Renifery to już by w pół drogi były. O, i następny jest. I nagle się okazuje, że... Tak, podchodzi się do jeziora, rozgląda się po wszystkich brzegach, nie ma nic. Ale jak się wygramoli na środek, na lód i zacznie się wołać, to nagle 3-4 wychodzą. O, proszę bardzo. I gdzie to było? W trzcinach i w krzakach. Nie no, Markus, jeżeli jest do strzelenia zwierzę z co najmniej 100 metrów,
No to nie ma znaczenia, czy strzeli się ze 101, czy z 301. Nie może być mniej niż 100 metrów. To w takiej sytuacji ta odległość jest, to jest minimalna odległość, z jakiej trzeba strzelić zwierzę. Więc lornetce od pleców, od strony pleców nie przychodzi. Nie widać w świetle. Lampki. Teraz zgubiłem, gdzie one były. Ot. Tutaj chyba gdzieś. A, tu jest jeden. Tu jest drugi. Ale jeszcze był, bo ten jest najbliżej chyba. Tu już więcej nie było nic. I tak by stał w gamoniu. Stoi, nie rusza się. Też stoi. Też stoi. Cztery w sumie są. Znowu je zgubiłem. To jest prawie na północ. Ale idzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery sztuki, już go słychać. Dobra, to już jesteś blisko. Będziemy strzelać kolejnych, bo zależy nam, żeby jak najmniej zwierząt strzelić do tego 60 levelu. Znowu mi się odblokowano osiągnięcie. Wątek Kateryny Hasanowny. O, level up. A misja jeszcze jakaś będzie? Czyżby już to było wszystko? No to wygląda. No, zostało tylko to i chyba oprócz tego cztery misje. No ale tej misji już nie będziemy robić. Tak, z marszu. Bo tak jak mówię, no nastukamy 50-70 tych reniferów, zanim trafimy na takiego poniżej 90 kg, a to nam mocno pociśnie w górę tę statystykę. A tutaj zależy nam, żeby było jak najmniej przy 60 levelu. No to co? No to w takim układzie nie pozostaje nic innego, jak przebrać się. What? O, dziękuję. I lecimy na sawannę. Pozbyć się tej kapoty. I sprawdzamy misję od razu. To jest do zrobienia. O! Trzeba się na środek dostać. Tam, gdzie lądujemy. Dobra. Idziemy do tego domku. Nie, nie ma. Ale coś tak głupia człowiek wygląda, jak taki ubrany jak na biegun lata po
A, po centralnej Afryce. Dobra, lecimy na... na wieżę obserwacyjną. Aha, okej, okay, moment. Tutaj wyświetla wszystko, co trzeba zrobić, a ja na Hunter Mate mam po prostu upoluj zwierzę. To wracamy do domku. Już nie będziemy polować w nocy. No. Te wejścia tutaj są tak ciasne. Z klawiatury nie ogarniam. Się bierzemy za polowanie, to trzeba by jakoś zmienić loadout. Nie potrzebujemy... Nie potrzebujemy... No. Przynajmniej na razie. 243 potrzebujemy za to na pewno. A i weźmiemy... Gdzie ty jesteś? Na samej górze? Bajranta. A z babików co potrzebujemy? Na pewno nie łosie, na pewno nie... Chociaż nie, to się przyda. Łoś niepotrzebny, to też niepotrzebne, dziki na... są świnie. To jest na... to się przyda. I to chyba tyle. To niepotrzebne, niepotrzebne. Wszystko mamy, co potrzebujemy. Teraz zrobić porządek w loadoucie. Ranger... No. Dziękuj tu. Amunicja 243. O! Jeszcze może do Vajranta przydałoby się. Trochę amunicji. Chociażby trochę. Tego na razie nie będziemy używali. Amunicja. Celownik Argus tu. Hyperion tu. I wabiki. Najmniejszy jest ten, później dzik, później to. Dobra, jesteśmy gotowi. Gdzie sobie polecimy? Polecimy chyba sobie tutaj, strzelimy jakiegoś gemsboka, czyli oryksa. A tak na marginesie, to będzie się... zdecydowanie rozglądać za... Nie, to chciałem. Jeszcze lornetkę. Trzeba się będzie rozglądać zdecydowanie za gnu. O, tu jest dużo zwierząt w okolicy. Aczkolwiek jeszcze nie przy wodopoju. Aha, nie przy wodopoju, bo ponad 450 metrów jest do wodopoju. Musimy się bardzo mocno rozglądać za gnu, ponieważ według skanera mam na mapie samicę koronowaną. To jest ultra rzadki typu barwienia. Naprawdę ultra rzadki, chyba najrzadszy w grze. Wiatr jest taki sobie mocno. ...329, to już powinno coś widać, coś być widać jak są. Ale chyba jeszcze nie przyszły.
teraz chrupie. Chrupie tak jakby masa zwierząt była w okolicy. Nie, jeszcze nie przyszły. Nie, są. Są. Nie, nie typu balwienia gold, tylko to się nazywa crowned. To jest czarne gnu z taką złotą maską na pysku. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Nie, ognu. Można podbiec, po co ja tak się skradam? Jak to jeszcze hektar? 260 metrów. Całe szczęście, że przenieśli to stado, znaczy ten wodopój w grze, bo one wszystkie do tej pory, znaczy do tej pory, no to przy jakimś tam update'cie ostatnim zmienili to. No wszystkie tutaj na tych skałach stały. Jakoś lepiej to wygląda. Największy na razie. 344 gdzieś tu było. Ale w kupie stoją. Dobra, jeszcze podejdziemy, może będzie łatwiej. Z mniejszej odległości. Jeszcze tam stoją. 229, 276. Małe. No nie no, tych tutaj w środku się nie da wychwycić. Nie ma szans. Dobra, weźmiemy coś największego, co widać, co nie tego weźmiemy. 332 maksymalnie. Tak, nie to? Pod czwórką cały czas mamy 300. A ty? Ten mniejszy. Ach, nie znoszę patrzeć przez Argusa, bo tak mała dziurka od klucza i takie zbliżenie, że miota nim, jakby myśliwy miał delirium. Nie znoszę tej lunety. Pierwsza sztuka strzelona na sawannie. I could not ask more of you. That was perfectly executed. That is everything I asked you to do. Awe, grandchild. Grandchild. No, wyświetlać tę kolejną misję.
We have a problem. Wiem, gdzie jesteśmy. Remember how we lost the elephants and all but one rhino? You know what the problem was, don't you? Poachers. They littered the reserve with traps. The Vusha. Wiesz co, Markus, mogą się pojawić większe, mogą się pojawić mniejsze. Nie ma reguły. But they left so many traps behind, no matter how many we've cleared, we keep finding more. A junior guide spotted a few of these traps not far from where you started. Jak ta misja się już wyświetliła, nie trzeba jej zatwierdzać. Ale 700 kilo żubr to nic specjalnego. To potrzebujesz do misji? Mam pieska, psiarni. Dopóki robimy misję, to pies ma urlop. No to pewnie taka sama jak ta z reniferem do 90 kg. No musisz iść na hurt, masowo strzelać. Możesz wyłuskiwać ze stad takie, które mają najmniejszy trophy rating, bo każde zwierzę, każdy gatunek ma trzy różne zakresy wagowe i po wadze nie rozpoznasz, która jest z tych najmniejszych mniejsza, a która większa. Ale możesz patrzeć na trophy rate, na zakres trophy ratingu. Nie zawsze się to sprawdza. Ale możesz próbować strzelać te o najmniejszym trophy ratingu. Na razie jesteście bezpieczne. No i gdzie te pułapki? Oprócz tego, że nad jeziorem, to wiem. Saving the savanna, one good deed at a time. Gdzieś tu w krzakach będą pozostałe pewnie. Nieduży teren, więc przeczeszemy w tej z powrotem. Jest druga. Another good deed. No i jeszcze jedna, poproszę. O.
With so many good deeds, the animals are going to like you. I can tell. Mhm, zwłaszcza jak zacznę strzelać. That's just a taste of the warden's work here in the Vusha. There are other regions to explore. But if you want to stay here, make yourself useful. Check your mission log for assignments. To już sprawdzamy. If you'd rather continue exploring Boronga, head to my wishing tree, marked on your map. Stąd there's something important najbliżej. You must do before we go much further. No niezłe, niezłe. Dobrane do każdego rezerwatu idealnie. O, jakaś poboczna chyba już się też odblokowała. No. Ale nie chciałem wybierać pobocznej, tylko przeczytać. Też trochę biegania będzie. The problems facing this reserve go beyond poachers and aging wardens. There are bad spirits, Iloko, bringing mischief and misfortune. They only come because our ancestors are so angry with the state of this place. We need to make an effort to appease them. Misji z wątku głównego jest 16. You probably think I'm foolish with my traditional ways. Your brother thinks so. That's why you had to come back and help me. All your brother does is set up communication systems, set up all the cameras and the drones. Okay, he does a lot, but he doesn't hunt. And he doesn't believe in Iloko. I hope you are a little more open-minded. Ten też chyba w buszu siedział za długo i nie miał kontaktu z ludźmi, teraz się nagadać musi. Wyba o babie. Jakieś darmowe 100 punktów expa mamy. Here's my wishing tree. Of course, this is the first place I came to celebrate when I heard you are coming back to Africa. I played the drum and sang to praise the ancestors. Then I put something special inside the tree. Dobra, nagadaj it's się. There, waiting for you. Take it. Coś jeszcze? Carved it myself. Do you recognize Nyami Nyami? The Zambezi call him the river god. He brings his waters rushing. Dawaj misję, nie gadaj już. Searching for his lost wife. Maybe she was a lake goddess, I don't know. If we win his favor, maybe he'll help us conquer the drought that's been sucking us dry. No i? Here's what I need from you. Hunt a springbok. Any will do, so long as you harvest it with the highest integrity while you have Nyami Nyami on you. Nyami Nyami. Show gratitude to Nyami Nyami and the ancestors on behalf of your family and on behalf of the local family that this animal will feed. We never sacrifice animals for ritual alone. The local tribes donated their land to Vuronga Savannah. Because they rely on this ecosystem for their diet. We have a duty to them. Springboki tutaj powinny być przy... na... nie przy, tylko na żarowiskach. No, Kasia, cześć! Ech, już za zimno było. A tak serio... A, no tutaj jest jedno żarowisko, ale to jeszcze... A, tak na marginesie.
What? A czemu mi nie wyświetla na mapie tego waypointu od misji, który wygląda na to, że jest w tym samym miejscu, co, co ta wieża obserwacyjna? Okej. No to nie potrzebujemy waypointu. Więc co, Kasia, no zostało chyba, zostały chyba 4 misje, czy 5 na Savan, na Tajdze, ale doszedłem do wniosku, że nie ma sensu ciągnąć tej misji, którą żeśmy na koniec wczorajszego streamu próbowali zrobić, czyli strzelić renifera poniżej 90 kg, bo sprawdziłem w skanerze całą populację i na około 400 reniferów w rezerwacie mam tylko 5 sztuk poniżej 90 kg, więc trzeba byłoby naprawdę natłuc tego towaru od cholery, a tak jak mówiłem, że w pewnym momencie przeskakujemy na inny priorytet i sprawdzamy, jaka najmniejsza liczba zwierząt tutaj strzelonych wystarczy do tego, żeby 60 level osiągnąć. Gdybyśmy odstrzeliwali masowo te renifery, to pewnie z 50, może 80 by trzeba było strzelić, zanim by się w końcu udało znaleźć tego do 90 kilo. Bo później się zrobi tę misję. Na koniec, jak będziemy wracać do tych niezrobionych, już wtedy będzie 60 level i będzie wiadomo, ile zwierząt wystarczyło do tego, żeby ten level osiągnąć. Wiatr wieje. Nawet w sumie. Jeżeli dobrze pamiętam, to te springboki tutaj mają gdzieś w tej okolicy żerowiska. Tu powinno być ich dużo. A godzinę, którą w ogóle tak mamy? 7:33. A to moment. Poczekajcie chwilę. Czy przypadkiem nie jesteśmy za późno? Nie, do 9:30. Nie w tę stronę. Teczny mi się włączył. No w każdym razie na Tajdze pocisnęliśmy najwięcej misji z dotychczasowych rezerwatów. Może inaczej, najmniej do zrobienia zostało, tak jak mówię, 4 albo 5 sztuk. Tu można lecieć jeszcze, bo wysokie trawy. One powinny być trochę dalej za tą wieżą. Mam nadzieję, że na tyle daleko od tej wieży stoją, że nie spłoszymy, jak się na nią wespniemy. Dowolny springbok. Karwę z czekiem pełnym. Ciekaw jestem, jak, bo jeszcze chyba nawet nie testowałem tutaj sawanny, i jaki będzie kaszel grafiki, jak się natkniemy na stado gnu. Dobra, poskradamy się trochę po tych schodach, bo tak jak mówię, nie wiadomo, jak daleko od tej wieży obserwacyjnej
The savanna here in Vusha is the heart and soul of the reserve. This grassland sustains a cross-section of plants and wildlife, from the smallest birds to the harems of the pronking springbok. Or at least, the grassland used to sustain them. Now there are so many springbok, we may have to rename this area Springbok City. I kid, but the problem is real. The savanna can't sustain Springbok City. Fewer plants will thrive, the topsoil will erode, birds that nest in the vanishing shrubs will flee. And if we don't get relief from this drought, the smaller animals competing for grazing areas will die. On that, your codex has plenty of helpful information. But in Africa, the world is your classroom. Why only read about springbok when you can see them for yourself? Find a male and a female, one of each, and spot them. Observe them. A ja myślałem, że ta Alena na tajdze jest rozgadana na maksa. Patrzymy na wschód. O, dzień dobry. She's a beauty. Nice find. Both male and female springbok have horns, and the females are only a smidge smaller than the males, so you'll have to learn to tell them apart. Szkoda, że samica. Okay, one down. Now find a springbok of the opposite sex. A nie znalazłem do tej pory? To w ogóle to jest samica, tak? To jest, czyli samca trzeba znaleźć jeszcze. No faktycznie, same samice tutaj. Uf. Kolejna kobietka. Dobra. Excellent specimen of a male springbok. During the mating season, you'll see guys like him locking horns, vying for territory. So, Lion, now that you've had a look at your prey, study how the males and females behave. How about a hunt? Ale strzelimy sobie do tej. Anyone with two hands and a rifle can shoot a springbok. But if you're going to cull Springbok City, you have to be mercifully efficient. What? O co, Kaman? Hunt a springbok of your choice and down it in one shot with 100% integrity. Hyperiona sobie założyłem na. Dziękuję. Wreszcie. Oj, za wysoko. To ty nie będziesz na 100%. Chociaż szybko spada nawet. Zobaczymy. Tu i tak nabałaganiliśmy hałasem. Ups, nie zmieściłem się w dziurce. Czego jeszcze zrobimy na jakimś innym springboku tę misję. Leo. Się odezwał. Tutaj chodziło tylko o to, żeby zdjąć albinosa. Skoro się pojawił. Springboka to możemy chyba w dowolnym miejscu rezerwatu, czy na kręgosłup. Well, you took that springbok down,
But culling a herd this way would take forever. You should be able to kill a springbok instantly in one clean shot. Harvest this one, then try again. Niech będzie. Gdzie springboki mogą jeszcze być? Bo tutaj żeśmy hałasu narobili. A, tak generalnie to musimy na tym terenie strzelić tego springboka. Okej. Gdzie by tutaj poszukać? Chyba trzeba będzie polecieć z tego domku. Gdzie masz, Piotr? Jaka tam misja? Misja chyba druga w kolejności na sawannie. Trzeba strzelić springboka. Jeden z kilku warunków tej misji. To jest przy okazji 100 punktów darmowe. Jednym strzałem i harvest check zaliczyć. Zobaczymy z tej górki. Rozejrzymy się za springbokami. Tutaj się kiedyś parę razy tak zablokowałem, że nie sposób było wyleźć. Dobra, udało się. No i co my tu mamy? Czy cokolwiek mamy? I co? Trzeba będzie tam wracać? Nie mamy żadnych, kompletnie żadnych stref. Tu mamy springboki. No to polecimy tam, gdzie mamy jedną z dwóch na razie tylko stref potrzeby. Też się trzeba będzie naganiać, naszukać. Po zero jakiegokolwiek rekonesansu. Może coś wcześniej stoi? O 9:30 mamy czas, więc jeszcze trochę jest oddechu. Tutaj. Zerkniemy tutaj, czy jakieś się pasą. Jak nie, to jeszcze polecimy na samej górze mapy w jedno miejsce, gdzie też zazwyczaj są springboki przy żarowisku. A nie, nie polecimy, bo to już jest poza tym terenem misji. Więc jesteśmy skazani tutaj na szukanie springboków, które żeśmy zresztą wypłoszyli, biegnąc do tej wieży obserwacyjnej. Natomiast gdzieś stąd musieliśmy je w takim układzie wypłoszyć, skoro one leciały aż tutaj i tu wracały zlęknione z powrotem. Powiem wam, że zdecydowanie podoba mi się sawanna na PC-cie, bo w odróżnieniu od konsoli można wyłączyć sobie to cholerne falowanie
gorącego powietrza. To mnie tak na konsoli doprowadza do szału, bo nic nie widać bez lornetki. Na każdym innym rezerwacie z 200 metrów spokojnie da się... Tutaj ich nie było na tym żarowisku najwyraźniej. Spokojnie z 200 metrów da się zobaczyć zwierzynę. To jest nie ten gatunek. Tylko nie na sawannie. Bo jak się zrobi godzina 11, 12, to już jest taki żar, że oszaleć można. Biegliśmy w stronę tej wieży. Gdzieś tu po drodze muszą być jakieś żarowiska. Tu nic nie widać dookoła. Dobra, podbiegniemy się do następnej górki, gdzieś tam się rozejrzymy za nią. To tylko springboki, więc jak się spłoszą nawet i odskoczą, to pewnie będą chciały wrócić. Która godzina jest? 8:34. No to mogą już nie chcieć wrócić, bo za jakąś godzinę kończy się strefa żerowania. Pora żerowania. No gdzie byście się polazły? Od tego strzelania trochę czasu minęło, to one powinny wrócić na żerowisko. Tam są. Jeszcze się nie uspokoiły. Musimy strzelić dowolnego. Dowolnego. .330. No to śmiało. Cześć, Fabian. Dzisiaj Nikosia nie było. A nie, był Nikoś. Był. Dobra, się tam wytrzymajcie trochę na tym żarowisku. Muszę jakąś górkę jeszcze znaleźć, żeby was widzieć.
16. Trawy, trawy i trawy. I tu już jest 150 metrów. One pewnie za tymi trawami stoją. Dobra, trochę je wygonimy na odkryty teren. Bo przez te trawy to nie popolujemy. Okej. Tylko tutaj jeszcze, żeby się jakiś znalazł teren odkryty. Tam lecą. Może je przegonimy tak, że polecą dalej za wieżę. I jednak z wieży uda się strzelić. Jak już przestaną uciekać, się zatrzymają. Wróciliśmy w to samo miejsce. Mam nadzieję, że daleko nie odbiegły. Siemasz, Spasiu. Gdzie one leciały? W którą stronę? Przez końcówkę niestety żerowania. Leciały gdzieś w cholerę. Czyli tu jest Springbok i Gemsbok, tak? O, niestety tu nie. A tu jest bliżej domek jeden. Okej. Okay. Polecimy tutaj, zmienimy czas. Weźmiemy ze sobą namiot. Nie, dobra, nie bierzmy namiotu, bo to za dużo fatygi. To się zrobi kiedy indziej po streamie już. Chodź tu. Czy 5.30, od 5.30 może zrobimy. I tak będzie kawałek drogi. Nie mamy tutaj żadnych stref, żadnych wodopojów. Trzeba ich szukać tam, gdzie najczęściej bywają, na żerowisku. To jest tak jedna z takich bardziej
właściwie można powiedzieć nawet pewnych miejscówek na springboki, czyli na skoczniki. Tylko no niestety, no, na każdej mapie jest inaczej są te żerowiska tutaj w okolicy tej wieży porozstawiane. I dopóki się wszystkich nie odkryje, to generalnie nie bardzo wiadomo, jak od której strony tu podchodzić. I od której strony rozstawić namiot przy tej wieży, bo wygodnie się strzela z wieży do tych springboków tutaj przy tych, na tych żerowiskach. Tyle, że najpierw, tak jak mówię, no musi być wiadomo, gdzie te żerowiska są. Wszystkie, żeby się nie przenosić do namiotu i nie płoszyć ich. Z tej strony nie biegliśmy, tutaj wiatr jest ok. No. Trzeba mieć nadzieję, że od tej strony będzie i mniej tych wysokich traw i będzie z większej odległości je widać na żerowiskach. Na razie to tylko burz widać. A w buszu to się nie postrzela. Jakiś biwak. Okej, kończy się burz, kończą się krzaczory. Na to wygląda. Tutaj są. No tak jak mówię. To jest dobre miejsce na springboki, tylko trzeba najpierw znaleźć je w ogóle, gdzie one stoją. O matko, znowu nie ten przycisk myszy. Nie kłamie? No nie kłamie, 165 metrów. Nic większego nie ma. O właśnie. Zdecydowanie wolimy. Zdecydowanie wolimy czwórkę w maksymalnym zakresie wagowym. Już nie będziesz, koleżko, narzekał, że słabo strzelone. No tak około 300 metrów od tej wieży, więc tak zbyt komfortowo to nie będzie strzelane z wieży tutaj na tym żerowisku. Premium work. This springbok is fully intact. Nothing spared, nothing wasted. Dobra, pogadaj. Look out, Springbok City. A new lion is in town. Your work here is still getting started, but you're already making a difference. Kolejna misja poboczna się odblokowała. This animal will feed locals who might otherwise rely on poachers for their meat. Only one thing left for you to do, lion. Cull the herd. You can choose which animals you target, but take down at least 5 of them. That will start applying the pressure we need to move them out of the savanna. Now it's time for you to bring Nyami Nyami home to the river. Take him to the site marked in your codex and bury him. Co tu mamy nabałaganić? 5 springboków, ale to jest misja poboczna. Nie zrobiliśmy tego przypadkiem przed chwilą właśnie.
The best way to fight the poachers is to beat them to the marketplace and hunt responsibly to feed the hungry people. Co za gaduła. There are several volunteer hunters who help us do that work. They may not all be at your level, but they do good work. They're organized by Maria Bueni. She is a lioness. Mam nadzieję, że już skończyłeś. Maria's husband was a ranger who worked with me. He was killed by poachers. When you meet her, don't bring that up to her. It's too painful to discuss. Just know that's why Maria is so dedicated to her work and why you can't let her down when she needs your help. She'll have work available whenever you find time. Aha, to się wyświetla ten waypoint z gry się wyświetla tam, gdzie trzeba zanieść to truchło strzelonego Springboka. Dobra, to odwiedzimy tym razem to żerowisko. Dla odmiany. Przynajmniej wygląda na to, że będą widoczne na odkrytym terenie. Chyba, że się nagle zaczną renderować krzaki. Zwierzęta się na razie jeszcze nie renderują. A, jest już. Kolejna czwórka. O! Duża. Dobra. Stańcie sobie i zacznijcie jeść. O, ta już je. O właśnie. Skacząco. Weź sobie. O, wreszcie się zatrzymała. To pewnie ta też sobie stanie w okolicy. To jest kolejna czwórka w maksie do zdjęcia na respawn. Noszę wrażenie, że mi ten waypoint zasłania. Lubiłbym cię bardziej, gdybyś ciekawiej stał, kolego. Tym bardziej, że... O, dobra, teraz stań ładnie bokiem. Powspółpracuj trochę. Stanął bokiem. No i co będziesz robił? Skakał dalej, czy zabierzesz się za trawę? Zabrał się za trawę. Ty jesteś jeszcze 180 metrów. Chyba trzeba będzie się strzelić z tej odległości. Powinno być widać. No, głowa do góry. Oj, nie będę czekał. Nie był najlepszy strzał. Staw łapę. Nie wiem. A, już wiem. What? Czemu 175 metrów miałem w tej chwili? Coś nacisnąłem, że w tej chwili przeskoczyło, bo 150 chyba miałem, jak strzelałem. Nie, to chciałem, zero chciałem.
zdecydowanie lepiej się strzela z Hyperionem. Ten nie padł. W tę stronę poleciałeś, kolego. Zobaczymy po kolejnych plamach farby. Ale wygląda na to, że na nogę dostał. Tak przynajmniej kulał trochę. No, 25-50 to padnie. Nie ma znaczenia. Biorąc, żeby go z mapy zdjąć, bo może ładny respawn dać. O, padł właśnie. Dlatego wolałem jego próbować strzelić, niż tego małego bliżej. Tam ten ładnie stał. Ale nie taki zacny respawn. No, mogę, ciut za nisko. Ciut za nisko. Teraz trzeba lecieć. Hektar, ale z domku będzie bliżej. Na szczęście. Pierwsze spotkanie z bawołami. Wszelki wypadek zdejmijmy sobie lunetę. W chyba w ogóle wszystkich tych misji, nie tylko wszystkich, prawie w ogóle nie zrobiłem misji na sawannie. Nie wiem, może ze dwie misje zrobiłem, więc będzie poznawany cały wątek główny i wszystkie poboczne w trakcie tej serii. Takie trochę papierowe te springboki, skoro z 243 strzał na nogę kładzie prędzej czy później zwierzę. Awe, that's the spot. Bury a yummy yummy there. The ancestors thank you. I can tell this is out of your comfort zone. My traditions are silly to you, I know. You kids always laughed at me because I went to the Sanguma when I was sick. But the Sanguma's healing always worked. Co się nie odblokowała nowa. Always. So, who knows? Maybe now we'll get this river rushing one more time.
history of ready tribes. For more exploring or oh, time for you to go south Zonga take Lopfu Gorge gdzie? So named because ages ago a giant elephant Lopfu dragged his snout along the ground carving that gorge into the earth. I don't really believe that one, but I find it entertaining. The path through the gorge is marked in your codex. Along the way, I'll need you to take a photo of a special site. Have your camera ready. No. I... A, tu jest. Chyba jednak najbliżej będzie stąd, gdzie jesteśmy. Kilometr. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwiedzałem ten brzeg. Tutaj w tej okolicy z tego domku schodziłem w stronę wody, bo jest tutaj sporo, o właśnie, wieprzowiny jest sporo i wiem, że są bawoły. O, jak widać. Ale chyba nigdy nie polowałem tutaj. Nieustannie mnie zastanawia ta gra. Wyświetla mi teraz 61 klatek. A mam wrażenie, jak patrzę przez lornetkę, że chrupię jak cholera. No, wycieczka do jaskini. Też jest sporo takich misji szybkich. W odróżnieniu od tych dwóch pierwszych rezerwatów, gdzie naprawdę trzeba się napocić czasami. Później już na kolejnych rezerwatach te misje z wątku głównego są takie... raczej skupione na poznawaniu rezerwatu niż na polowaniu samym w sobie. Dopiero poboczne misje dużo strzelania zawierają. I gno tutaj są. Słychać jak zajce cicają. O jest i kolega. A i z tego co pamiętam, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale... wydaje mi się, że jedna misja tutaj na sawannie wymaga użycia Kinga. Więc trzeba będzie oszczędnie z funduszami się gospodarować. Some archaeologists from a Marshall College in Connecticut, USA, came to restore a site they claim is among the oldest human artworks ever discovered. I need photos of the restoration for Furanga's new website. It's on your way to your next gig. Scratch two birds with one shot on this hike. Mówisz, że będzie. Niestety zmarnowane 100 tysięcy, czy tam 90 tysięcy.
broń, której nie ma sensu kompletnie używać. There's the Marshall restoration site. You got your camera? Nie, zostawiłem w domu. Ale narysuję. Hey, Marshall College does surprisingly competent restoration work. Thank you for getting this. Now, continue to the Zonga, to the place marked on your codex. We need you to collect some water samples from the swamps. Don't get squeamish on me. You've done well so far. Now it's time to get your hands dirty. And your feet. And your legs. No dobrze. Gdzie mamy lecieć? Oprócz tego, że na bagna, bo to już usłyszałem. Okej. Okay. To będzie z domku bliżej. By the way, you've got a good eye. O, hopefully your brother won't reject your photography as insufficiently composed or some fancy crap like that. He's very picky about what he puts on his new website. Who made him the arbiter of good taste? Not me, I can tell you. Eish, but I'm paying him to make the website. So maybe it was me after all. Wiesz co, powiem ci, anyway, Spasiu, że... welcome to Zonga, where every insect on the planet is waiting to greet you. You received the inoculations, right? The ones I specified on the checklist I sent you. It was very important that you get all the shots, not just some of them. I hope you got them all for both our sakes. Czy to wszystko będzie już? Dziękuję. Wracając do Kinga, Spasiu, moim zdaniem nie ma sensu, naprawdę. Dwa Kingi naraz nie mają takiej skuteczności, jeżeli chodzi o obronę przed bawołami czy wołami, jak łuk. A King waży, jest ciężki jak życie. Więc jak ktoś zawsze ma przy sobie łuk, to nie ma sensu kompletnie zabierać Kinga ze sobą, a zazwyczaj się łuk nosi, bo przydaje się. Nic w tej grze nie ma takiej penetracji jak ciężkie strzały z łuku. Już nie wspominam o tym, że amunicja do Kinga jest cholernie ciężka. Tutaj wszystkie gemsboki uciekają z żerowisk. Aczkolwiek ktoś się trochę za wcześnie na żerowisko. Tak po 8 dopiero żerują. Wiesz co, powiem ci tak, no, zawsze można się zawczasu przygotować, jak się wybierasz w takie okolice, że wiesz, że możesz się natknąć na jakiś czołg, z którym trzeba się będzie zmierzyć. Można zawczasu. Last year, o rany. If you got this close to the swamp, all you would hear were tsetse's buzzing. Tick, 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 tick. They are bad, bad bugs. When our drought began, what? Animals started clustering at fewer water sources,
and a Tsetse flies clustered with them. That meant TNT. Tsetse's and trypanosomiasis. A virus that forms Nagana in livestock. Nasty disease. Very bad. In humans, the same virus forms sleeping sickness. Sleeping sickness, eh? It's no way to die. Anyway, the problem was the clustering. So we broke up the herds as best we could. Aggressively quarantined sick animals. We had help from all over. All hands on deck. This year, no more tsetses. I skąd ja mam tę wodę wziąć? O! Okej. Okay. That's how it goes. Take another sample from the site marked on your map. Jaja sobie ze mnie robi. Świetnie. Z miejsca oznaczonego na mapie. Zupełnie tak, jakby to było jakieś miejsce na mapie oznaczone. Pewnie już zakładam, że z tej kałuży się... z tej kałuży nie trzeba z wody brać. Tu kilka tych takich bagienek jest. O, to jest kolejne. Może stąd? Okej. This is easy work, right? Too easy, maybe? Ish, then you should be able to get it done faster. Ale jeszcze jedno co najmniej powinno być. Tutaj przed nami jest. Pewnie wystarczy to. Ale mapa w tej okolicy się nie wyświetla po odkryciu wszystkich punktów obserwacyjnych. Dobra. Thank you for mocking around. Your brother will submit these samples for testing. Co teraz mamy? There's also a lot more work to do here in the Zonga. With the river drying, Mohamngonyi wildebeest are migrating through the reserve. Cały czas tym samym. So many they don't realize they're going to starve themselves by depleting the grassland. Your job here will be to focus on saving the wildebeest from overpopulation. Just check your mission log when you've got time to spare. I almost forgot, grandchild. That shot you took of the restored painting. Your brother sent it to a photojournalist who frequents the reserve, Flip Osprey. Flip was impressed with your eye. I told him you get it from me. Here's some more assignments for you if you're game. Helping him will put a little extra cash in your pocket and promote the reserve while we're at it. Right this moment, though, you have another priority. Flip Osprey isn't the only foreign media we've had touring Vahonga. This German Hootube guy or whatever, yeah, Gustav Baden, he calls himself a world-famous ghost hunter. I took one look at him. I said, if this man sees a real ghost, the only thing he'll do is turn a paler shade of white. Your brother thought it was better to humor Baden for the Hootube views and exposure or whatever. Ten so I let him come with all his fancy gear and his cameras. What a fool I was. He's not been here 2 days. 2 days, and already Gustav Baden has gone radio silent.
Without our guidance, between the poachers and the buffalo, this European mampara is going to get himself killed. Go to his campsite, give him your spare radio, and talk some bloody sense into him. He should have a camp set up to your west in the area marked on your map. Czy to już wszystko? Wygląda, że tak. Wreszcie. Skoro w jednej misji mamy przybyć tutaj i wypatrzyć 3 gnu, to pytanie, czy one tutaj gdzieś są w okolicy, czy trzeba latać po całym terenie i szukać. Czego generalnie... Moment. Na tym terenie, gdzie jest asfalt? O, prawie. Gdzieś tutaj bywają gnu na żerowisku. I gdzieś tutaj mają swoje legowisko. Nie ma jacy. Od razu bym mu pokazał. Bo pytał właśnie o to. The Zonga is a mix of swampland and dry riverbeds. Drought has made the swamps muckier, and with the river running dry, a large herd of wildebeest have crossed into Vahonga unobstructed. Wildebeest herds are usually transient, but right now we have too many wildebeest for the region to sustainably feed. Breeding season is incoming. They're not migrating quickly enough, even though they are running out of food. As the herd slowly starves, it will become volatile, and the risks of mass stampedes increase. Not good, boss. The danger of stampede makes hunting these wildebeests especially high risk. And what do we do in high risk situations? We make preparations. Start by spotting a few wildebeest, bulls or cows, it doesn't matter. What matters is noting where they spend time. Accustom yourself to their behaviors. No, to wygląda na to, że ich tutaj na tym terenie nie ma. Tam są dalej, ale pewnie będą już poza terenem. Ej, zobaczymy. Teren się kończy gdzieś tutaj. 500 metrów z małym haczykiem. To będzie kudu. No, ale pojedyncza sztuka. No i też kudu bardzo często mają żerowiska. Coś tu ucieka. Pewnie to pojedyncze gno. O. Dobra, jedno mamy, the wildebeest tak? Are born runners. Calves fall out of their mothers and in a few minutes, shoo,
They're off running with the head. Spot a few more before they bolt. Tylko muszą tu być. Szczęście wiatr jest sprzyjający. Tak, już tutaj jesteśmy, to można będzie podejść do ambony i ją zbudować, bo ona się przydaje. A moment, moment. Ambona przecież jest tutaj dużo bliżej. A one bardzo często w okolicy tej ambony urządzają sobie stołówkę. Wiatr jest sprzyjający, to można tu się podkreślić i zerknąć zza grzbietu góry. Nie ma was, cwaniaczki. To smuteczek. To lekkie rozczarowanie, bo to jedno z moich ulubionych miejsc na gnu. Ale najwyraźniej ich nie ma, bo nawet grafika nie chrupie. Więc nie wygląda na to, żeby było jakoś zbyt dużo zwierząt w okolicy. Godzina jest 8:05, więc powinny jeszcze być. Jakoś tak chyba do 9:00 z kawałkiem żerują. Na to, że tutaj na mojej mapie żerowiska nie mają. Gdzie jest ta ambona? Zatem trzeba was szukać gdzie indziej. Zobaczymy tutaj od tej strony. A, moment, zaraz, chwila. Możemy polecieć tutaj. Tu mogą być jakieś gnu. Siemasz, Karol. Diament nie. Wpadł albinos Springbok, czyli skocznik, ale... Ale samica. Żadne halo.
coś tu się znajdzie. To pewnie, jeżeli będzie, to jakaś pojedyncza sztuka w tej okolicy. Zazwyczaj nie widywałem tutaj stada. Coś niby chrupie. Grafika trochę tak jakby było tych zwierząt tutaj w okolicy nieco. O, no właśnie. To przyjrzyjmy im się zatem. You can never mistake a wildebeest with their vertical bands and black mane, or their scent. Wildebeest boars leave heaps of stinky dung to mark their territory. Be careful you don't step in any on your way to spot one more. Oh, you're tracking wildebeest like an old pro, like me, of course. Rozumiem, że o jeleniach szlachetnych mówisz. Nie przejmuj się, ja... Na swoim Teawaroła też mam dwie sztuki, dziewiątki i też oba trole. Time to put your studies into practice. Wildebeest spook easily, so you'll only need to harvest three of them to get the herd moving a bit. Która by przypominała tę koronowaną. But a wildebeest stampede will crush you like a tsetse. So shoot from a safe distance, at least 150 meters or more. Nie widać żadnej koronowanej sztuki. Dobra. Shoot from any closer and you are a mampara. But you're not a mampara. Play it safe, grandchild. No nie widzę. Wszystkie wyglądają na pospolite. Nie. To chyba nie w tym stadzie. Dobra, to lecimy do tego Badena. Tutaj ma swoje obozowisko. To jeszcze znalazł miejscówę. Stąd chyba będzie najbliżej. Ale może ci się Karol zrespawnuje. Jeden czy obydwa na dziewiątkę. Wiesz co, Spasiu, może jest w wątku pobocznym. Na razie lecimy główny. Bo tych misji w wątku głównym nie ma za wiele. Ile? 16. Co jakby się szybko to ogarnęło, to już pozostałyby te ciekawsze misje, takie gdzie jest więcej strzelania. No. To trzeba ręczny zaciągać co chwila. Serio? Marudy, jęczy duszę. Nie dość, że nic wielkiego. To jeszcze nawydzierały się na nas. O, hektar, jeszcze 900. A jak stoimy z levelowaniem?
No, 1300 do 408 levelu. To zając na pewno, to też. No, tak, ten. Jest takie angielskie, amerykańskie, no anglojęzyczne powiedzenie: Big dogs don't have to bark. Czyli duże psy nie potrzebują szczekać. To się nie tylko w przypadku zwierząt sprawdza, ale w przypadku ludzi również. Zresztą to powiedzenie właśnie do ludzi się odnosi. Ale chrupie tutaj. Jak na PlayStation. A nic nie widać dookoła, poza tropami zajęcy. O, kica coś słychać. No... Masakra, słuchaj, wiesz, bo powoli zaczynam się orientować w kierunku upgrade'u swojej skrzynki, wreszcie. No to powiem tak, taki wstępny zestaw sobie, o, nawet namiot jest. Ciekawe, czy da się zebrać. I zarobi się ten namiot za free, zaoszczędzić 16 kilo. Zacząłem się powoli orientować na sprzęt komputerowy, ceny i tak dalej. Taki sobie zestaw na Ryzenie 5 3600 skompletowałem. O, no, 3 tera dysk. No, płyty głównej nie wspominam. Siemasz, Danielek. Jakieś tam różne rzeczy, bo już nie chce mi się składać kompa. Już się naskładałem swoich kompów tyle w życiu, że już mi się nie chce kręcić śrubkami. Więc po prostu zamówię ze złożeniem. No, no to wyszło mnie 6300, z czego 2900 karta. Don't stop looking until you find that mampara bud. Jeszcze jego mu trzeba znaleźć tutaj. O, jakaś misja jeszcze do zaliczenia. No, ja nie oglądam, ale leci u mnie. You found Budden's camp? Where's Budden? You're a scout? Figure out where he's gone. He left a note. Let's read it. Dear Warden Shabanango, Budden can't even spell my name right. Last night I had the pleasure of drinking beer with some of your friendly local hunters. Eish, here we go. I must have drunk too much. Mampara. Because when I woke up, I had lost a lot of gear. No, musi przeczytać, żeby to mu się zaliczyło. Batteries lost, more likely stolen by poachers, you mampara. Coś ciekawego tam się dzieje w tym meczu? He goes on. Czy tam masakra jest oceną poziomu? Those hunters tipped me off on some local fungi that may help me see the loco. Widzę cudzysłów na końcu. So I'm off to look for buffalo dung. I promise to check in with you ASAP. O, wszystko. To jeszcze następną potrzebujemy.
What a fool. I hope he falls in that dung. We've got a whole reserve to mind. We can't spend all day chasing a Hutuba, whatever that means. But at least now we know there are poachers active somewhere in the Dzonga. We have to figure out where exactly. Until then, you should be careful. Panowie dziennikarze sportowi upatrywali w nich one of our electronic trackers has gone dormant. Czarnego konia mistrzostw. The tracker on Rambolo. She's our last Melembe. Our last Rhino. Aha, okej. Okay. You must go to Rambolo's last location and find out what the problem is. Czy on skończy gadać? If those poachers have found her, Rambolo is in trouble. Find the Rambolo. W wodzie stoi. Wiesz co, Spasiu, ja tak brałem pod uwagę dwie karty, albo GTX 1600, GTX 1650 Ti, albo RTX-a 2060. To masakra, nawet ten TX 1650, GTX 1650 Ti kosztuje w tej chwili ze 2500. Totalna abstrakcja i aberracja. Przez 10 lat się w ogóle kompletnie nie interesowałem cenami sprzętu, bo do pracy komp działał i nadal działa. No ale ze względu na streamowanie, no to trzeba trochę to przyspieszyć. Ale tak jak czytałem ostatnio, no to ten RX 2060 to chyba, nie wiem, z półtora roku temu to z 1500 kosztował. Czy 1300, tak przynajmniej. What have you found? Znalazłem jakieś takie informacje. Please, ancestors. No a do tego jeszcze, oprócz tego, że górnicy, no po 1300, no, czyli dobrą informację znalazłem. I am gutted. Rambolo wasn't just an animal. She was like family to everyone on this reserve. Now she's gone. Teraz RTX 2060 na Morelach kosztuje 2900. But she was in no condition to make a trip hundreds of kilometers away. So she stayed. Follow Poacher's Trail. Now this. Już lecimy, to się gadaj. This is what's become of her. I will send a team to clean her up before the jackals come. She's been with us so long, her hide should be preserved. Okay. I can grieve later. We have work to do. No i co, trop się skończył, a ten jeszcze gada. Good. Follow those tire tracks. Observe and report. Już to zrobiłem. What would you bet those friendly lookers who stole Barnum's gear were the criminals who did this? We must find out where they went. Not so you can confront them. You observe and report to me. I report to the police. The police put a team together and round them up. Got it? Shut it. Now to find them. Poachers are sloppy butchers. Look for things they'll leave behind, like tire tracks. To też już widać. No i? No są ślady opon. I co z tymi śladami opon? Nie wiem, czy nie trzeba się będzie przelecieć znowu po tych tropach, bo mogła być nieaktywna jeszcze ta część misji, jak gadał. Więc jeszcze raz.
co? Może po prostu trzeba polecieć po tych śladach opon. Wiesz, ja jeszcze z Pasiu rozważam taką opcję, żeby kupić skrzynię. Okej, dobra. Żeby kupić całą skrzynię bez grafy i przełożyć po prostu z obecnego komputera grafę, no ale też czy ta moja grafa to już jest taka trochę starawa, bo ja mam GTX-a 1050 i jak odpaliłem ostatnio monitor systemu z driverów NVIDIA, no to w The Hunter ciśnie po GPU na 97% bez TI. Be on guard. Maybe this is their camp. No słabo, słabo. No. Don't stay here too long. They're a group, so you'll probably hear them coming, but you never know when they'll be back. Anything suspicious? Coś tu pewnie jest, tak? Even the least experienced poachers would not leave their haul in an unguarded pickup truck. Someone or something sabotaged them. And I doubt that Gustav Baden is the one who slashed their tires. You should get out of here before they return. But first, they've no doubt left traps in the area nearby. Do a quick sweep to remove them before you leave. Co miałem zrobić? Pułapki. Pułapki są chyba nawet oznaczone. Nie, to jest obóz oznaczony. Czyli trzeba szukać. Na mapie nic nie widać. Serio? W takich krzakach? To jest ta druga wybiła. W międzyczasie tak zwanym. Tutaj nie widzę tych pułapek na mapie, też ich nie ma oznaczonych nijak. Więc jako że 22 już wybiła, jak powiedziałem, to może zakończymy na tym na dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli połowę misji w dzwonku głównego żeśmy zrobili. Plus do tego jeszcze trzy z dzwonków pobocznych. Poszukamy sobie tych pułapek już w poniedziałek. Bo tu będzie dużo ganiania. Się zapowiada przynajmniej. I cóż, i tyle. I od tego zaczniemy poniedziałkowy stream. A weekend sobie przeznaczymy na przynajmniej te początkowe mecze. Póki Euro nie stanie się rutynką,
w miarę trwania, no to polecimy przed telewizor, żeby oglądać mecze, a i przygotowywać się do poniedziałkowego też meczu. W poniedziałek chyba, jeżeli dobrze pamiętam, gramy ze Słowacją o 18:00, więc w takiej sytuacji, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli o 18:00 jest mecz, to stream będzie pół godziny później, tak o 20:00 wystartujemy. To tak od razu celem, tytułem zapowiedzi. A dzisiaj już dziękuję serdecznie za towarzyszenie mi i dzisiaj, i przez cały tydzień. Wypocznijcie sobie, odpocznijcie ode mnie, wypocznijcie przez weekend, pooglądajcie sobie mecze, zrelaksujcie się i mam nadzieję, że się zobaczymy w poniedziałek po meczu Polaków. Będzie o czym pogadać. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczyska.